to było mieszkać przy drodze? No, witam panie Marku. No, mieszkać było bardzo ciężko i długo. Jestem mieszkańcem Piątnicy od urodzenia i mieszkam przy ulicy Stawiskowskiej, gdzie ten ruch zaczął już być odczuwalny praktycznie 20 lat temu, bo sam to śledziłem. Czyli praktycznie od 20 lat bardzo, bardzo trudno się żyło. Ciężki wyjazd, ciężki wjazd. No wiadomo, powietrze kiepskie. Także jestem bardzo, bardzo zadowolony i szczęśliwy, że mogłem doczekać tej chwili, że mogę spać w domu spokojnie, ściany się nie trzęsą, łóżko nie chodzi. Także jest to fajny moment, dlatego przyjechałem też tutaj, żeby to zobaczyć. Teraz aż się boję wrócić na ulicę Stawiskowską, bo nie wiem, co to będzie. Także może pan jakieś choroby się rozstanie, że tak cicho. Także właśnie, no Piątnica może jakimś uzdrowiskiem w tej chwili zostanie, także zapraszam wszystkich na spacery po Piątnicy. Jak pan widzi te otwarcie dzisiaj? No jestem tu na tym otwarciu odcinka przez Narew Via Baltiki. Bardzo dobrze, że młode pokolenie doczekały tego. I za to trzeba podziękować wszystkim od początku do końca, a nie tylko paru tych, co teraz weszli, prawda, i tak dalej. No. Nie podoba mi się to. To trzeba było i poświęcić, i księdza, bo bez Boga daleko do proga, nie? Wszędzie tak zawsze się toczy, a teraz to wcale nie wiem, do czego to zdąża. Ta wojna polsko-polska się nie skończy, ale przejdą i oni, drugie przyjdą. Prawda jest taka. Ale wygodniej będzie mieszkać? No to oczywiście. Nie, ja jestem w gminie Jedwabne, ale dołom, że jadąc, już teraz przyszedł piątek, to nie można było się ruszyć, godzinę trzeba przeznaczyć na przejazd przez Łomżę. Tak jest. No taka jest prawda. No. Wszystko ładnie, pięknie, tylko ta wojna polsko-polska nie powinna być. No, ale tam możemy się kłócić, spierać, ale powinni wszyscy się zebrać, jak było, to było. Jesteśmy dzisiaj, jutro ty za kierownicą, nie? Ale powinni wszyscy się zebrać, podziękować, poświęcić, księdza zaprosić, żeby to było po ludzku. A to tak jest, jak jest. No. Tyle no dobra, na ten. Niech mi pan od razu powie, jak pan z Jedwabnego, czy ten zjazd... Ja jestem z Karwowa Gmina Jedwabne. No dobra, ale chodzi mi no o to, tak że... samo, wracając do tego tematu, to już tu czytałem w internecie, że na drodze krajowej Wizna Piątnica jest rondo, a u nas na drodze w Elżbiecinie będzie wiadukt. No, i teraz ktoś zechce jechać, to musi jechać do Elżbiecina, albo tam po Cydzynie się kręcić, bo tutaj nie można będzie wjechać. No właśnie. No głupota. Na chłopski rozum to jest głupota. No ale to jeszcze nie za późno moim zdaniem. Tam ludzie piszą petycje, słyszałem, przedsiębiorcy i powinni to jakoś zmienić. Jeszcze lepiej później niż nie wcale, bo to będzie zrobione na setki lat chyba, myślę, na lata. Na długie lata, nie? Na długie lata, no nie? Bo tego się nie buduje na 10-20 lat, prawda? A później już tego nie odkręci. Jeszcze teraz, pomimo przetargów, pomimo projektów, jeszcze można zrobić to. Prawda czy nie? A nawet to moim zdaniem na chłopski rozum to jeszcze taniej by było rondo niż ten wiadukt. Bo nie trzeba nasypów, nie trzeba konstrukcji. Tak ja to widzę. No ale jak zrobię, tak będzie. To znaczy ja specjalnie przyjechałem tutaj zobaczyć, jak ten ruch zaczął funkcjonować, no bo dla mnie osobiście to do tej pory Marianowo, mieszkanie w Marianowie, jeśli chodzi o ruch, to była udręka. Dzień i noc, huk tirów, a jednocześnie gdzieś od pół roku niesamowite korki. Do Łomży jechało się około pół godziny, także myślę, że wreszcie odpocznę. No ale Piątnica zapowiada wesele. Z tego powodu. Ja uważam, że jak najbardziej jest to wskazane. Ale pan się pisze, bo jutro ponoć o 18 tak padało, że ma być wesele na drodze. A jeśli na drodze i bez zapisów, bez zaproszeń, to jak najbardziej. Bo to ma być świętowanie tego, że wreszcie ruch wyjdzie z Piątnicy. No bo to udręka była, niesamowita udręka. No. A jak się, no właśnie, a wciąć się, kierowcy wpuszczali? Tak, jak tak, się jechało? Tak, nie, z tym to nie było problemu. Ja z racji tego, że wyjeżdżałem z Marianowa na tą 61 starą w kierunku Łomży, więc bardzo kulturalnie zatrzymywali się, wpuszczali, informowali światłami, żeby wjeżdżać, także pełna kultura była.